Auto w Warcie. W środku zwłoki wielkopolskie, z rzeki wyłowiono auto. W środku były zwłoki. W godzinach porannych w Gorzowie Wielkopolskim w rzece Warcie odkryto samochód. Auto dryfowało kołami do góry. Jako pierwsza pojazd spostrzegał kobieta uprawiająca jogging nad brzegiem rzeki. Według wstępnych ustaleń służb kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który wypadł z łuki ulicy Wał Okrężny, a następnie kilka razy dachował, staczając się po stromym brzegu Warty. Hondę leżącą w rzece do góry kołami zauważyła nad ranem kobieta pracująca w pomocy drogowej. Przerwała jogging i o znalezisku powiadomiła szefa. Mężczyzna natomiast zadzwonił pod numer alarmowy. Nadal jest wiele znaków zapytania. Służby zjawiły się na miejscu około godzina 8 rano. Strażacy zwodowali łódkę, a ratownik w specjalnym stroju wszedł do wody i sprawdził, czy pod taflą faktycznie znajduje się auto, ponieważ z brzegu było widać jedynie opony. Samochód wydobyliśmy z wody przy pomocy wyciągarki. Okazało się, że wewnątrz jest ciało mężczyzny, powiedział Polsat News starszy kapitan Dariusz Szymura z Lubuskiej Straży Pożarnej. Jak przyznał, wokół tego zdarzenia nadal jest wiele znaków zapytania. By znaleźć odpowiedź, jak doszło do wypadku, przy Wale Okrężnym pracują policjanci oraz prokurator. Nieoficjalnie, kierowca nie miał zapiętych pasów, to trudny teren, drogę od rzeki oddziela strome wzniesienie, z którym strażacy musieli się zmierzyć. Auto, zanim wpadło do Warty, musiało kilka razy się przewrócić, ponadto było całe zalane wodą, dodał Dariusz Szymura. Polsat News dowiedział się nieoficjalnie, że zatopiony samochód miał inne numery rejestracyjne z przodu i z tyłu. Dodatkowo jego kierowca, którego tożsamość wciąż jest nieznana, nie był zapięty pasami bezpieczeństwa.